może powstać tutaj jednorożec, ale tak naprawdę wszystkie są mega słodkie. To co, zabieramy się za to? Muffinka, to ja znam się najlepiej na tworzeniu pluszaków, znaczy na zbieraniu. Tak, a ja znam się najlepiej na słodkich rzeczach? Ty nawet nie przeczytasz, co tu piszę, zobacz, to są jakieś znaczki. Przeczytać, mój drogi, to przeczytam, ponieważ umiem hiragana i katakana. No, no to dawaj, ale no nie, przeczytaj. No dobra, tutaj jest. Fuwa fu mimiru. Tak. Tak, dobrze przeczytałam. Fuwa fu. To jest taka nazwa. Fuwa fu milki. Kto to nazywał? No i Muffinka, to ja ci dzisiaj udowodnię, że to nasza drużyna zrobi lepszego pluszaka. Brzmi jak challenge, moi drodzy. W takim razie ja, Kondra Kitek, w tym, kto z nas zrobi lepszego pluszaka, to wy, widzowie, zdecydujecie w komentarzach, więc koniecznie nam dajcie znać. A jeśli... Uwielbiacie Pompa Purina, zostawcie kciuka do góry! Jeśli lubicie ogólnie pluszaki, zostawcie kciuka do góry! Pompa Purina! Nie, ja wiem. Widzowie, na 10 tysięcy łapy w górę wydajemy własnego pluszaka. Chyba nowego pluszaka? Co, ktoś wam dba? Taśma klejąca. Najgorszy wróg dobrej zabawy. Ja miałem powiedzieć to. Zobaczmy, co takiego mamy w tym zestawie, bo skoro to jest konkurencja, to bierzemy to całkowicie na poważnie, moi drodzy. Muffinka, na poważnie, to się mój laptop zepsuł. I w ogóle przeurocze są te wszystkie rzeczy w Japonii zabawkowe. Chociaż u nas w Polsce chyba też. Oj. Co od płci strony to zrobiłam, bo to było chyba układane. Co to jest? Modele naszych pluszaków, one są ciężkie, bardzo ciężkie i to są jakby te takie... Bazy? Tak, bazy. My nazwiemy to baza. Jedna idzie do Kitka. To nie wygląda jak baza stron. Nie zajarzyła. Jedna idzie do Pompom Purinka i jedna idzie do mnie. To jest jakaś instrukcja, ale instrukcja jest... Co ty zrobiłaś? O matko, no właśnie o to chodzi, bo w Japonii nie dostaniecie zwykłej takiej szpachelki, żeby to tam wkładać. Dostaniecie przeuroczą szpachelkę, która jest mega cute-taśna. Ona tak na razie na bok, mamy tylko jedną, więc musimy się nią Kitek podzielić. O matko. Co to jest? Czapeczki? Mordki. Patrz, tutaj mamy ich twarze jakby, ale czemu tylko dwie? Tutaj są oczy, chyba że niektóre mogą być tylko samymi noskami. Okej, rozumiem. To są materiały, które mamy do użycia. Tu jeszcze mamy ich więcej i nawet patrz, mamy folię holową. I to tyle, szczerze. Myślałam, że trochę rzeczy więcej będzie w tym zestawie. To zostawimy jak instruction, bo tu jest pokazane, że po prostu mam tutaj wkładać filc. Dobra, ale żeby nie było za łatwo, musimy sobie dać czas. Ile dajemy sobie czasu? 2 minuty. No chociaż daj 10. Mamy na to 10 minut. Dobra, zmienimy na 15, żeby było naprawdę ładny. I zaczynamy. 3, 2, 1, start! Okay. Ja się nie wyrobię! Czekaj, Pompom Purin. A nie, to jest dla ciebie. Ej, nie ukradnij mi tego. Ja odpakuję ci tylko. Co? Proszę bardzo. Czy mi czas leci, a ja muszę cię kamerować? Oszustwo! Sorki. Ej, dobra, to biorę to, biorę to, biorę to. O, numerki! Szpachelka! Nie będziesz miała szpachelki. Daj mi kolor, no. Tutaj mamy numerki, które odpowiadają tym numerkom. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj są jakieś takie napisane. To w ogóle wygląda jak żółwik? No, to jak żółwik. Okej, okay, no tak, wszystko trzeba rozpakować. Na Kitek, który wybierasz. No ja chcę niebieski. Dobra. Ej, nie, ja chcę niebieski. Dobra, no dobra, to ja biorę, zamiana. Ja biorę żółwik. Nie, to ja biorę, nie, ten, ja biorę ten. No żartujesz, dobra, to ten zostaje tobie. Wybacz. O. Wychodź tutaj, czy to jest chomik? Kiwi, gdzie dałeś tamto? Co dałem? Szpachelkę. Nie wiem, gdzie jest szpachelka. No tu, a tu jest, ale to jak? No, i teraz spróbujmy to zrobić, widzowie. Tu mamy jedynkę, więc to chyba jakoś tak się na to daje i pycha. A! Co to jest? No jakoś chyba tak. Aha. Matko. To nie jest łatwe. Jedny chomisz! No, ej, nie, to jest żółw. Co? To jest żółw. Ej, ale to jest nie fair, bo ty masz szpatułkę. Jak nie mam to teraz tutaj wkładać? Trzymaj. No, nie można tak robić. Drugi. Widzowie, czuję się oszukiwany jak zwykle. Ja biorę tą szpatułkę. I idziemy stąd. Z dwójeczki mamy takie kolory i biały, więc ja jeszcze wezmę te, żeby było tak, wiecie, razem to kolorystycznie. Ja myślałam, że to jest przód, a to jest przód. Też zrobiłem kawałeczek. A? No za to Pompom Purin jakoś tak ciężko. Nie, no widzowie, słuchaj, robimy tak, ty pierw, potem ja. Kitek upycha tego biedaczyska. Zobacz, mój jest ładny. No ładny, ładny, a ja sobie wezmę w takim razie do następnego kroku. Wezmę ten fioletowy, bo jest prześliczny. To jest piesek. To jest piesek, piesek Leszek. Był Leszek. Taki chyba piesek, był taki ma piesek w ogóle. Pieska Leszka nie znasz? Chyba nie. Ja też nie. Chyba mi idzie najlepiej. Nie przemądrzej się, mój drogi. W ogóle Pompom Purin, masz głos jak Pusin. Brakuje mi Pusin. No widzowie, mam nadzieję, że Pusin do tego momentu nie rozniósł całego domu. Dobra, Muffinka, ja skończyłem. Bardzo śmieszne. Co, skończyłem, to ja ładnie mi wyszedł. Tam widzowie, napiszcie. Wcale, że nie, przed chwilą go szyłem sam, no. A ja teraz pomagam Pompom Purinowi, bo coś się opierdziela. Kolejne. I ja sobie może wybiorę... Ty robisz jakiegoś kolorowego, a ja robię ładnego, zobacz, taki. Kurczę, jest. Nie wiem, może błękitny. Jaki, czemu błękitny? Ty jesteś biały. Jak Pompom Purin nie jest biały, tylko jest żółty. Słuchajcie, nie wyrobimy się, bo zostały nam 3 minuty, dlatego że mamy jeden patyczek, tak to byśmy zdążyli. Tak, ten patyczek bardzo spowalnia, zobaczcie. A bo on wygląda jak Rilaku, ma, nie uważasz? No, może trochę. No, mega cute. A nowa kolekcja inspirowana Japonią i ja nie.
anime jest na naszym sklepie mufinki.pl, więc was tam cieplutko zapraszam. Link w opisie. No to Rzeźnierza się skończył, ale chyba darujemy sobie, bo no. Ale widzowie, właśnie się zastanawiam, czy tutaj zrobić niebieski, czy taki, ale chyba dam ten niebieski, no bo tu by się z tym zlewało. Ha! Nie macie ze mną szans! Wiesz co? To jak idzie? Właśnie powiem ci, że coraz ciężej. Stycz się tam załamał, razem z resztą kolegów. No. O matko! Pom, pom, purin! A myślałam, że cię zgnietli. Na szczęście nie. Widzowie, jaki to jest śliczny kolor! No, daj mi go. Nie, no to chciałam jednolity! No nie, nie chciałam jednolitego, nie! Dostaję żółty. Co jest? A biorę ten, o matko, to jest jeden z moich dwóch ulubionych kolorów, fioletowy. Napiszcie koniecznie w komentarzu wasze trzy najlepsze kolory. No widzowie, teraz to bardziej wygląda jak biedronka. Biedronka, nie mogonka. Co ja zrobiłam? Pom, pom, purina, zrobiłam tyłeczek, to była moja! O nie, muszę od nowa. Dobra, widzowie, szybkie porównanie. Mój zwykły, piękny homiś, mufinki, kolorowe. Musiałam pomóc naprawiać pompom purinowi, bo się wściekł. Nie, to ty przecież zepsułaś mu. No, pompom purin sobie dziwnie radzi. Czy on miał być żółty? Właśnie, coś mu nie wyszło. Zostały nam już prawie ostatnie płaty, 8 i 7. On została, więc już jest coraz lepiej. I tak jak ci idzie? Słabo. Pompom purin chyba radzi sobie najlepiej. Czajcie, widzowie, tutaj z resztki, która wam zostaje, można nawet tylko kartkę mu zrobić. Ale ja chcę zrobić jednorożca, więc taką grzywę bym na przykład mu zrobiła i skrzydła. Na przykład, ale tu nie mam białego. Aha, to ja bym musiała z tego. Nie, no to w ogóle jak filc. Ostatni płat został. Kitek, gdzie jest twój? Ty już robisz ostatni? No. No żartujesz. No trzeba skończyć przed tobą. Widzowie, coś mi ciężko idzie. Oczywiście ogólnie ten zestaw jest bardzo fajny, bo możecie sobie stworzyć takie cudaki i w razie czego je wymienić. Ale strasznie ciężko to się wkłada do środka. A to ty musisz być numero uno. Więc jeszcze brzuszek. Nasze słodziaki prezentują się tak. Mają takie przeurocze brzuszki. Ciu-ciu-ciu-ciu. I te brzuszki też są końcówką mordki. Zostały nam takie rzeczy, z których można zrobić jakąś grzywę. I to, z czego można wyciąć na przykład uszy. A ty, uszka. Pokaż. Mi idzie bardzo słabo, widzowie. Ale już jest takim jednolitym chomisiem. Chomik, no chomik. O nie, wszystko mi się wysypało. Patrz. No dobra. Co? No, trochę tak. Tutaj mamy takiego z języczkiem. Tu mamy coś takiego. I tu są oczka, więc wezmę te oczka. I ja stwierdziłam, że z tego mu zrobię pyszczek, jakby... Nie będę dawała gotowego, tylko zrobię z tego płata. To tutaj ma być? No. Na dole? Chyba tak. Tak? No. Naprawdę? Ale w tą stronę, jesteś pewien? Mufinka! Chcę to wrzucić do środka. Co ty mu robisz? Ale jest ciężko, no bo ja chcę zrobić mu pyszczek, ale jakby z tego. Ja już mam swojego gotowego. Prawie, no znaczy jest tam... O nie, prawie mu pyszczek dałam do środka. Wyjmuj się. Ty, patrzcie, widzowie, prawie gotowy pan homiś. A jaki słodki. Dobra, słuchajcie. Wow. Dobra, słuchajcie, widzowie. Tak, teraz zrobimy tak, że to rysujemy mu wąsa. Poczekajcie, tylko miałem marker. Próbujemy mu dorysować. Jaki słodziak, o matko. Teraz uszy jakieś zrobimy mu. Może różowe? A to będzie róg. To będzie jego róg. Dobra, widzowie, robimy bardzo... Czemu on jest biały? On jest biały? No bo musisz go zacząć. No, trzeba tak mocno i później go napocząć. Żartujesz. No. Może to zamknę, bo jeszcze wystrzeli. Hej, pój. Co ty tam robisz? Czekaj, zobaczysz. Czekam. I myk. Trochę nie wyszło, co? O matko, co ty mu zrobiłeś? Miał mieć wąsa. Miał mieć... na tym białym. Narysować? Tu? Tak. No teraz to się ubrudził już. No, wygląda strasznie. Nie mamy... Nie mów mu tak, on jest słodki. No, trochę słaby. Czyli wąs jest pod nosem, Kitek. O kurcze! Przypał! Jak co? Coś tu nie wyszło, widzowie! Czekaj! A zobaczcie na mojego słodziaczka! Widzowie, za pomocą tego markera zrobiłam mu takie wypieki! Ej, mega kiutaśnie wyszedł. Mi się podoba. Zrobiłam mu taki róg jednorożca, uszka z tego, co nie zużyliśmy. Jednak włożyłam mu ten pyszczek na tą warstwę jedną, bo uważam, że tak wygląda lepiej. Właśnie mu zrobiłam! Wypieki i ogonek! Ogonek, jaki kiut! No ale powiem wam, pompom purin sobie w miarę poradził. Zobaczcie, jaki pompuś. A gdzie ogonek? Gdzie pupcia? Chcesz mi wytłumaczyć, co ty zrobiłeś mu? Jesteśmy w trakcie projektowania, widzowie. Co tu się dzieje? No i widzowie, przyszła zmiana koncepcyjna. Teraz nasz homiś jest biały. Czemu? Wina mufinki, ponieważ źle narysowała wąsa. No, dobrze, że się rozumiemy. Aha. Prawda, panie pompom pupiś? To ty mu rysowałeś wąsa. Wcale, że nie. Zobaczcie, elegancko już. Teraz trzeba tylko mu zrobić znowu oczka i uśmiech. Ja muszę pomagać pompom purinowi, bo się fochnął. Czemu się fochnąłeś? Pompuś! Bo pupci nie miał. No widzowie, problem, bo pupcia ubrudziła nam to, więc zostaniesz... gdzie twoje ucho? Ucho zgubiłeś! Widzowie, bo za mało oczek dostaliśmy. Zobaczcie, o, ten ma... jednego brakuje. A, pokazałem wam pompom purinka. Okej, okay, jednego brakuje. Pomożesz gdzie chcesz te oczka? No właśnie tak, żeby ładnie były, no. Jakoś tu? No przerobiłem go całkowicie, no zepsułem wcześniej. Jest mi smutno. No jak widzicie, ja się nie nadaję zbytnio do takich rzeczy. Zawsze coś zepsuję na sam koniec. Standard, no. Jeżeli ktoś ma tak jak ja, to piszę w komentarzu. Chomik. Mufinka pomaga z oczkami. A to nie jest moja wina, by ich nie było. No, prawda? Panie pompom pupiś?
pupić. Pupcia mu schnie, żeby nie brudziła. Tak? Schnie ci pupcia? Temu drugiemu. A, okej. Okay. Patrzcie, jakie słodziaki. Znalazłam jeden kolor ten i zmieniłam mu tutaj pupcie. Przy okazji troszeczkę się przynajmniej wyłagodziła sytuacja z jego pupcią, bo tak jakby się skupciał. A tutaj Kitkowi zrobiłam coś takiego. Kitek, bo chcę zobaczyć twoją reaction. First reaction on your chomiko pies. No, pokaż mi go. Tiem. Nie, to jest pani chomisia i co jest, miałeś to robić, bo tylko oczka. No, bo dzisiaj wąsa zrobiłam. A nie, no jest uroczy, jak ma wąsa, to przejdzie. Nie, no jest fajnie. Ale kokatka ładnie wygląda, co nie? Nie fair jest to, że ja nie miałem oczków. Znaczy masz jedno. No jedno oczko. Jedno zabrakło w zestawie. No, ale i tak jest, uroczy. Nasze słodziaki prezentują się tak, macie taką szybką situation. Zobaczcie, który wam się najbardziej podoba od przodu, od tyłu i od boku. Staram się zrobić im tutaj taki jakby mini domek. Mam tu jakieś stoliki i jeszcze chyba miałam z Miniverse mini jedzonko. Jest ono tutaj. No i teraz pora wprowadzić nasze słodziaki. I zobaczcie, gotowy nasz pompon purincza i się nasz ten tutaj deserek, znaczy się torcik, w ogóle widzowie strasznie. Chciałabym sama kiedyś zrobić taki prawdziwy torcik, taki normalny jak z Pinteresta, który zawsze moja mama kupowała mi na urodziny. Więc trzymajcie kciuki, może kiedyś uda mi się takie coś upiec. Ale nasz cynamon mruczki się niecierpliwi, ponieważ widzi, że tutaj mój jednorożec czai się na czosy, przecież nie lubię na czosów. Może bardziej na tą rybkę w akwarium z filmików proponowanych. I tutaj Kitka komiko wąso... wąsacz broni swojego tortu i wszyscy podają jak szczęśliwa rodzinka. A ja jeszcze dla nich mam saszetkę, niespodziankę z tornistrem. Udało mi się, w tej saszetce miałam taki tornister, zobaczcie, włożyłam do niego materiał, ale on naprawdę się otwiera i naprawdę można tutaj coś włożyć. I to jest totalny sztos. Czekajcie, dołożymy to tutaj. I dołożymy go, najpierw zapniemy. Ale to była moja półeczka. To już za późno. No chyba zagotujesz. Naszych słodziaków. O matku, zobacz, jak to wszystko ślicznie wygląda. I mega cute. Oj, nie przewalaj się. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który z naszych słodziaków podobał wam się najbardziej. Chyba mój. Buziaki, pa!